Wąskie spodnie. Do tego t-shirt z długim rękawem. Świetne. No i coś, co kocham. To jeszcze trochę to mnie do łez doprowadzisz, wiesz? Bo ja się tak zaczynam rozczulać. No to może tak trzeba. Może tak. No daj tą stylizację. Bo się rozmarzę. Daj. No weź. No daj, założaj. Iwonka. Iwonka, naprawdę. Nikt tutaj cię nie ocenia. Ona powoli pęka. Przez jakieś tam okresy w swoim życiu no, spotykałam się z krytyką. Chcąc, nie chcąc, zostaje w człowieku, tak? Ja już... Kto cię skrytykował tak mocno, że o tym tak bardzo pamiętasz? No były takie sytuacje. W rodzinie były. Czasami no tata taki jest, co myśli, to mówi. No czasami mnie tam skrytykował, tak? Że to nie tak, czy tamto nie tak. No ale każdy ma swoje zdanie. Chciałabym, żeby mój tata zobaczył we mnie dorosłą kobietę. Matkę, która ma córkę, też już dorosłą kobietę. Która rzeczywiście kiedyś w życiu, no... Nie ma ludzi idealnych, nie ma ludzi, którzy nie popełniają w życiu błędów. Załóż te rzeczy... O, na okej, ekstra. Idę te założyć. Załóż te rzeczy i wracaj. Czwarta stylizacja to jest taka codzienna stylizacja dla Iwony. I to jest to, co ja lubię najbardziej. Wow, super. I w tym się czuję bardzo dobrze. Wiedziałam, że to powiesz. Wiedziałaś. Mhm. Tutaj wszystko jest ułożone tak, że mamy piękną sylwetkę, plus do tego coś, co doda odrobinę pazura. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby przy większych rozmiarach ubrania nie dodawały lat i nie dodawały objętości. I to się dzisiaj udało. Mhm.